Detroit, USA. Temu miastu naprawdę jest potrzebny Robocop. Bezrobocie, niski przyrost naturalny, większość mieszkańców jak z Bronxu. Nową tradycją w Detroit jest Noc Diabła, czyli podpalenie domów w Wigilię Halloween. Obecnie wiele kwartałów miasta jest opuszczonych i spalonych. Port Moresby, Papua, Nowa Gwinea. Jedyne co może przyciągnąć turystów do stolicy tego kraju to przyroda. Do opisania reszty wystarczy kilka słów. Nędza, bezrobocie, wysoka śmiertelność, kradzieże, zabójstwa. Kapsztad, RPA. Zapuszczenie się w slumsy Kapsztadu może nas kosztować nie tylko portfel, ale także i zdrowie. Gwałty są tutaj tak powszechną rzeczą, że policja przestała prowadzić ich statystykę. Całość dopełnia wszechobecne AIDS. Nowy Orlean, USA. To amerykańskie miasto, bezlitośnie smagane z katastrofami naturalnymi. Podczas ostatniego huraganu Katrina na ulicach zalegały ludzkie zwłoki. Dochodziło do bujek, szabrownictwa i morderstw. Zaistniałą sytuację wielu znawców tematu tłumaczy niskim statusem społecznym mieszkańców. Cali, Kolumbia. Gospodarka Kolumbii opiera się na handlu ropą naftową i narkotykami. Transportuje się je do krajów całymi tonami, a władza nawet nie ma zamiaru coś z tym zrobić. San Salvador. Najliczniejsza banda w tym mieście. MAGA ma swoje wtyki w rządzie, więc nikt nie spieszy się, by z nią walczyć. Gwatemala. Każdego dnia w stolicy Gwatemali ginie około 5 ludzi. Statystycznie 90 zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Jeśli wam się poszczęści, stracicie jedynie pieniądze i aparat. Miejscowa policja nie patyczkuje się z bandytami i bywa, że rozstrzeliwuje całe autobusy. San Pedro Sula, Honduras. Chociaż jest to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Hondurasie, zapuszczenie się w jego slumsy może być waszą ostatnią wycieczką w życiu. Corocznie odnotowuje się tutaj tysiące zabójstw, a przestępstw narkotykowych to już nikt nawet nie zliczy. Caracas, Wenezuela. Centrum wenezuelskiej stolicy zapełniają niezliczone stoiska z tanimi chińskimi towarami, a ulubioną rozrywką miejscowych dzieci jest rzucanie petard w tłum i podziwianie, jak dorośli padają na ziemię w obawie przed zostaniem postrzelonym. Ciudad Juárez, Meksyk. To leżące na granicy Meksyku i USA miasteczko jest ważnym węzłem transportowym. W 2009 roku otrzymało zaszczytny tytuł najbardziej przestępczego miasta na świecie. A tylko w ubiegłym roku w wojnach narkotykowych zginęło tutaj ponad 2000 ludzi. W miejscowości panuje wojenna atmosfera, a policja bez przerwy przeczesuje jego ulice.